Lubicie obchodzić jubileusze bez jubilata? Zawsze to coś, ale łezka w oku i nam się zakręciła w czasie obchodów 75-lecia fabryki samochodów ciężarowych Star w Starachowicach. Po zakładach niewiele już pozostało, ale dzięki pasjonatom z różnych dziedzin udało się zachować dla potomnych historię tego wyjątkowego producenta. A na terenie FSC funkcjonuje muzeum opisujące jego dzieje. Jesteśmy depozytariuszem pamięci po zakładach starachowickich w ujęciu historycznym o wiele szerszym niż fabryka samochodów ciężarowych. Produkowano zatem nowoczesne armaty, pociski artyleryjskie w okresie II Rzeczpospolitej. Takie zaplecze oraz ludzie, którzy mimo trudnych powojennych warunków byli pracowici i ambitni, było fundamentem nowej historii Starachowic.